Znajdujemy się w sortowni odpadów komunalnych, w sortowni, która obsługuje miasto Gdańsk oraz okoliczne gminy. Żeby zapewnić przerób wszystkich odpadów, zatrudniamy około 300 osób. Jedna zmiana w naszej sortowni to jest 70 osób. Od 1 kwietnia w całym mieście wprowadzamy nowy system. Różnić on się będzie przede wszystkim tym, że ci mieszkańcy, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, a powiem tylko, że dzisiaj to jest około 95% mieszkańców Gdańska, dodatkowo dzisiaj jest suche, mokre szkło, dodatkowo dojdzie pojemnik na papier, na metale i tworzywa sztuczne i pozostanie szkło. Z odpadów mokrych będzie to pojemnik na bio, a przy segregacji odpady resztkowe będzie tym piątym pojemnikiem. Czyli to, co nie da się odzyskać, nie trafi do pozostałych pojemników, trafi do pojemnika na odpady resztkowe. Gmina miasta Gdańsk prowadzi tą fakultatywną zbiórkę poprzez gniazda na mieście już od kilku lat. Także dla nas zmienia się tylko tyle, że liczymy na mieszkańców, że dzięki nim będziemy mieli mniej zmieszanych odpadów komunalnych, więcej surowców.